Robert Jocz, jesteśmy na moment, można powiedzieć, przed wylotem do Stanów albo przed wylotem do Abu Dhabi. Gdzie tak naprawdę, Robert, wolałbyś polecieć? Dzień dobry, witam wszystkich. Dla mnie jest to obojętne. Wskażę mu miejsce, gdzie mamy pojechać, tam pojedziemy. No, wpierw, zanim pojedziemy, jeszcze jest gala KSW tutaj. Na tym jestem skupiony. W ogóle jadę jeszcze z Bartkiem, także to jest... A Bartek już poleciał, czy leci? Bartek w tej chwili leci. Także plan jest bardzo napięty. Wracam ze Stanów, albo zostaję w Stanach i realizujemy walkę Janka. Właśnie, pytanie, bo rozmawiałem dzisiaj z Jankiem, gdzieś już powiedział, że wszystko jest praktycznie dopięte, tylko czekacie na ten sygnał, macie wszystkie te sprawy organizacyjne załatwione. Ten czas oczekiwania dłuży się, żeby wiedzieć, gdzie? Mam zwyczaj, że chodzi o sprawy takie ściśle menadżerskie, żeby nie ujawniać to, co jest tajne, żeby tego nie ujawniać. Na tą chwilę nie wiadomo, jakie jest miejsce. Są tylko spekulacje i wskazuje bardziej na to, że to będzie Abu Dhabi, ale może być tak, że będzie to Las Vegas, Stany Zjednoczone. Będziesz musiał się przemieścić wtedy, załóżmy, z Las Vegas, bo Bartek poleciał do Las Vegas, do Abu Dhabi. Jeżeli to będzie Las Vegas, to po prostu zostanę w Stanach i będę czekał na Janka, a jeżeli to będzie, będą to Zjednoczone Emiraty Arabskie, to wrócę i polecę do Zjednoczonych Emiratów. Szybciej chyba przystosowanie w Emiratach byłoby do strefy czasowej, do różnicy, prawda? No jest 2 godziny różnicy, ale tutaj te ostatnie starty Janka pokazują, że ta amerykańska ziemia szczęśliwa. Jest dla niego szczęśliwa, służą mu wyloty do Stanów. No i tak po mojemu ja bym wolał, żeby to były Stany, ale to jest takie, jeżeli to będą Emiraty, no to też nie będzie, to nie jest jakiś wielki problem. Dominik Reyes, trudny rywal, najtrudniejszy w karierze, trudniejszy niż Mareta Santos? To mniej niebezpieczny. Mniej niebezpieczny, mniej bardziej przewidywalny, ale konsekwentny, umie przyspieszyć. Siłę ciosu ma, no też trzeba być gotowym na wszystko, odwrotna pozycja, to akurat Jankowi tam jakoś nie sprawia jakiegoś wielkiego problemu, ma tutaj Artura, z którym pracuje, szlifuje właśnie pod Mańkuta z Arturem Szpilką, boks, jest Daniel Omielańczuk odwrotny. Także kopię tam przygotowuję. I Christman, tak? No i Michał Christman. Mniej znany tutaj, mniej znana postać, ale mocny kickbokser, który też obciąża Janka i tutaj pracujemy nad formą, taktyką, przygotowaniem Janka do walki o pas. Dominik Reyes, jeśli chodzi o, powiedzmy, pytałem też Janka, bo rozmawialiśmy o tym, że nie lubi wchodzić w parter, nie lubi, powiedzmy, lubi utrzymać walkę w stójce, ale jest trudnym rywalem. Boicie się, że czymś was zaskoczy nowym? Znaczy, czymś, no wiadomo, zawsze będą szykować coś ekstra, jakiś plan B, jakby stójka nie szła, to prawdopodobnie będzie próbował też sprowadzać Janka, jakby nie pasowało mu w stójce i by na przykład otrzymał kilka, zainkasował ciosów mocniejszych, będzie próbował sprowadzać. I tego się spodziewamy. Robert, w tej chwili to wszystko się tak potoczyło. Jeszcze doszły informacja wczorajsza o tym, że jest dziecko, że Janek spodziewa się potomka. No to jest właśnie o wilku mowa. To jest naprawdę potężna dawka chyba energii, bo widzę, że po Janku pozytywnie. Ja miałem tą przyjemność i ten zaszczyt, że byłem poinformowany wcześniej. No, ja wiem, to Janek powiedział, że rodzina i ci najbliżsi ludzie jemu. Wiedzieliśmy wcześniej, także to nie jest jakieś teraz już zaskoczenie dla nas. No, tak nie wiem, wstrzymywał to chyba właśnie, żeby to równo jakby było... Tajemniczy facet, tak, w ogóle. To się skumulowało w całość, walka o pas. Troszkę bliżej. Dobra. Narodziny dziecka i no, tak jakoś to wszystko sobie razem poskładał. Leci też Dorota, pani Dorota, która jest menadżerką, jest partnerką. To też duży stres dla niej, domyślam się, że mimo wszystko taka walka, no nie da się powiedzieć, że to nie bez stresu przejdzie, ale wydaje mi się, że to jest duży też stres. Martwicie się też o nią trochę?
Zawsze się martwimy o wszystkich. Każdy członek ekipy jest szczególnie traktowany. Wszyscy o siebie dbamy, także będziemy się też martwili o Dorotę. Robert, macie rozpisane już szczegóły, powiedzmy, tego pojedynku w tej chwili. Oczywiście wiem, że zawsze może coś się zmienić, można coś jeszcze zauważyć, dopisać, ale macie też to wszystko, czyli poczynając od wagi i już idąc do dnia walki i do samego wykonania planu walki, macie to wszystko już gdzieś przedyskutowane w 90-80%? Cały czas to szlifujemy, no, mamy to... W większości przerobione, mamy jeszcze czas, około miesiąca czasu na doszlifowanie tego. Nie też szczegółów aż tak nie będę zdradzał. Mamy główny zamysł jest jakby już ujęty. Powiedz, bo ja Janka nie chciałem tutaj wypytywać, czy lepiej John Jones, czy lepiej Dominik Reyes, bo jest Dominik Reyes sytuacja bez odwrotu. W teorii łatwiejszym przeciwnikiem jest Dominik Reyes, bo nie jest tak niebezpieczny w płaszczyźnie zapasów czy w płaszczyźnie parterowej. John Jones jest równie niebezpieczny w stójce, bardzo dobrze wywraca obala, broni obalenia i jest niebezpieczny jako grappler. Umie jiu-jitsu, umie skończyć. Jest kawał chama w samej walce. Dzień dobry. Jest Damiano. Bije mocno łokciami, bije... Po kolanach, kopie upkiki, tipy na kolana, które wykluczają jakby mobilność, dewastują stawy. A Dominik Reyes to są mocny kickboxing, agresywny styl, mocne uderzenie. I tutaj jakby wiele nawet jakby chciał zaskoczyć, to wiele pod tą walkę nie zmieni. Jest jeden atut Dominika Reyesa, który widzę w tym wszystkim, że on już był stojąc do walki o pas, że ma już ten etap przerobiony, natomiast dla Janka będzie to nowe uczucie. I tak nie, bo podejście było nieudane, więc może być też tak, że no, miałem już szansę, nie wykorzystałem jej, a za drugim razem będzie to samo, albo no i tak nie. A dla Janka jest to motywacja, jest to pierwsze podejście, jest naładowany, nabuzowany, chce koniecznie zdobyć pas. Ja tak wracam pamięcią do Pragi, do tego wszystkiego, co się działo, ta krytyka, która spadła na was. I teraz mówię, teraz zbieracie owoce, bo niezależnie co się wydarzy w tym pojedynku, a myślę, że Janek da dobrą walkę. No słuchaj, krytyka będzie zawsze i to... Ale teraz jesteś usatysfakcjonowany, że to się wydarzyło. Ty prowadzisz zawodnika do walki o pas, a nie ktoś inny, nie 10 tysięcy znawców, tylko ty prowadzisz i na tobie tak naprawdę ciąży i odpowiedzialność. Ze znawcami jest tak, że znają się, ale niekoniecznie na tym, co komentują i o czym zawierają zdanie. Łatwo oceniać coś, na co się tak opatrzy przez chwilę, a trudniej jakby całościowo po prostu no co, w Pradze był to wypadek jakby przy pracy, moment nieuwagi. Janek to przypłacił największą ceną, jaka się może przydarzyć w walce, po prostu został zlokautowany i wyciągnął z tego wnioski. Podniósł się, wygrał trzy walki z rzędu. No i chyba tutaj zamknął usta krytykom i znawcom. I nikt nie miał jeszcze w Polsce takiego zaszczytu, żeby stanąć z mężczyzn do walki o pas w dowolnej kategorii wagowej w Federacji UFC. Tak, ja też obserwuję, że z walki na walkę ta krytyka spadała i trzeba przyznać, że w tej chwili odbiór jest fantastyczny, kibice są fantastyczni, wspierają was. To też jest ważne, że tak naprawdę to czujecie, to wsparcie chyba, co? No, powiem tak, jeszcze nie jestem osobą niespecjalnie tam udzielającą się w mediach i też jakby... Ale wszystko przed tobą, jeszcze popracujemy nad... Łapującą uwagi i komentarze krytyków, więc jakby to po mnie to spływa. Najważniejsze są wyniki. Ja zawsze mówię, że trenera bronią wyniki, a ty jesteś tu, gdzie jesteś w tej chwili. Sport, nie, może być tak, że jest kilka porażek z rzędu, a potem przyjdzie czas, że będą zwycięstwa i
i będzie dobrze. No to taka, no tak jak mówię, to jest sport. No. Czasami decydują szczegóły, tak jak mieliśmy teraz finał Ligi Mistrzów. Dwie równorzędne drużyny, zadecydowała jedna bramka, a mogło być w dwie strony. Robert, się nie oglądałem, przepraszam. Nie interesuję się piłką. Ja też nie, ale no obejrzałem. Podobno słaby mecz. Mecz niespecjalnie emocjonujący, ale no bardzo, bardzo wyrównany. No, ale zadecydował o dużym trofeum, które zdobył klub, gdzie gra Polak, Robert Lewandowski. No i dla takiego jakby porównania nie podaje, nie? Co może decydować. Nie? No, malutkie detale, szczególiki, tak. Robert, skoro cię już mam, to tak po zdaniu. ACA 109, pół na pół, tak bym powiedział. Gorzko, no. Zwycięstwo kolejne Daniela, które jakby przybliża go do walki o pas, bo tam zakulisowo to jest jakby już potwierdzone, że na jesieni będziemy mieli walkę o pas. No Piotr Gorzki jakby... Rozkojarzenie? Kubeł zimnej wody na głowę. Ale co, no trzeba wrócić do pracy, przyjąć na klatę. Piotr powinien chyba brać przykład z Janka, ale myślę, że Piotrek jest na tyle mądrym zawodnikiem, że nie ma z tym problemu. Dzisiaj widziałem go na treningu, co jest dla mnie potwierdzeniem tego, że facet podchodzi profesjonalnie, bo wielu zawodników się nie roztrenowuje. Zgodzisz się. Kończy się walka i nie idą już, nie wchodzą na salę przez długi czas. No są różne jakby szkoły. No moim zdaniem po walce trzeba odpocząć, a w jego przypadku, znaczy to chyba on był w pracy, nie trenował, tylko był... Ale się ruszał w ogóle, więc nie zostawił tak, że już następnego dnia leżał na plecach. Pracy i no, jeśli chodzi o treningi, no to pod koniec tygodnia ma jakiś tam przyjść grappling zrobić. No tu nie ma co ukrywać, dostał w głowę, ja bym jakichś tam sportów kontaktowych na najbliższe dwa tygodnie nie zalecał. Nie, no jasne, mówię tylko, że widziałem, że na worku coś tam robił, ruszał się, także to... Tam technika w parterze to nie jest aż tak jakby obciążające i to tam może sobie zrobić. Natomiast sporty kontaktowe trzeba zostawić na jakiś czas. Rozładować stres też. Poszło tak jak poszło, gratulacje dla przeciwnika, tak, żeby nie było jakiejś tam złej krwi, że wykorzystał swoją szansę, znokautował. Jeśli chodzi o teraz Fabińskiego, tak, czyli Bartek walczy z Munizem, to nie wiem, czy to już jest potwierdzone, czy nie jest potwierdzone. Te informacje są w prasie, ale nie ma jeszcze jakby ogłoszonej całej gali. Duża niepewność chyba też z tym związana. Ja z tego, co widziałem, gdzieś oficjalnie ta gala jeszcze nie figuruje. Wiem, że tylko Bartek się pojawił we wszystkich zestawieniach, że jest, że walczy. Znaczy tak, tutaj sytuacja wygląda następująco. Jakby informacji, które otrzymujemy od UFC. Jesteśmy zakontraktowani na walkę za tydzień, w sobotę, w Las Vegas, UFC Apex. Walka w kategorii 84 kilo, przeciwnik André Muniz. Tak, to wiemy, to wszyscy wiemy, natomiast... Część ekipy poleciała, część leci w niedzielę. No, na tą chwilę nie... Część, czyli ty. Tak, część czyli ja i jeszcze jeden trener. Na tą chwilę nie mamy informacji, żeby coś było przełożone albo zmienione. Albo... No to na koniec wisienka na torcie jeszcze tutaj w całym tym galimatiasie. Marian Żółkowski, walka o pas, niespodziewana. Jest to druga jakby propozycja od KSW. Pierwszą od razu bezpośrednio po pandemii, jakby na moją prośbę jako głównego trenera odrzuciliśmy ze względu na niepełny cykl przygotowań do walki. No, na tą chwilę wypadł przeciwnik Gamrotowi, Szamil Musajew. Marian jest po pełnych przygotowaniach, po pełnym cyklu, jest przygotowany do walki, w formie. Także jeżeli jest szansa, to czemu nie skorzystać? No właśnie, jest na... Inna od razu dla niego perspektywa, jest to negocjacja kontraktu, są to korzyści, także
no, trzeba było z tego skorzystać. Jesteście gotowi? Jesteście w stanie wygrać? To jest sport. I chwila nieuwagi. Tajemniczo się uśmiechnąłeś. Chwila nieuwagi, moment rozstrzygnięcia decyduje o przebiegu walki i wszystko się może zdarzyć. Marian nie jest faworytem. Faworytem jest Gamrot, ale zrobimy wszystko, żeby wygrać. Ale patrząc na doświadczenie, Marian ma doświadczenie. Marian ma doświadczenie, ma swoje atuty, jest przygotowany, jest psychicznie. No, tak jak była to w kwietniu była ta propozycja, nie był taki przekonany co do tej walki. Natomiast teraz jakby jest zjawił się. Jest na tak. Nie? Cześć, jest na tak. No dobrze, Robert, czekam, bo naprawdę wydarzenia niesamowite tutaj się dzieją wokół ciebie. Ty jesteś, ja to zawsze podkreślam i każdy, kto mnie pyta, mówią, a Jocz taki, jaki, co ty myślisz, jaki trener? A ja mówię, wyniki świadczą o wszystkim, nie musi się dobrze sprzedawać w mediach. Bardzo ci dziękuję za wywiad. Mam nadzieję, że dopracujemy jeszcze ten szczegół i kiedyś w mediach będziemy brylować, Robert, razem. Cieszę się, że porozmawialiśmy. Życzę sukcesów, trzymamy za wszystko kciuki, żeby chłopaki toczyli dobre walki, żeby byli zadowoleni. No i wiadomo, najważniejsza walka tutaj Janka, wszyscy tym żyjemy, ja czekam. No i będę z tobą na łączach, będę w kontakcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.